Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a tak jak pisaliśmy już z niektórymi pod komentarzami pod ostatnim filmem, no dzisiaj wjeżdża kolejna lampa, która jest przystosowana do użytku na drogach publicznych. Także zaczynamy. Ustoimy sobie przy ciągniku 6920S, ale to nie dzisiaj o nim. Po prostu wykorzystaliśmy sobie obciążnik. Tutaj mamy przednią część maski, gdzie znajdują się światła od modelu 6010, który stoi teraz za kamerą. Jest totalnie rozebrany, także wzięliśmy sobie przednią część tej maski, żeby pokazać Wam to, jak to wygląda. Mamy kolejną lampa LED, która występuje tutaj w przedniej masce. Tak jak w poprzednim odcinku było, to jest praktycznie ta sama lampa, więc nie będziemy powielać tego tematu. Różni się ona tylko tutaj tym mocowaniem. Jest ona przeznaczona do serii 6000 i 6010. Typowo pod te modele pasuje ta lampa. Ona się właśnie tylko różni tym mocowaniem, które tutaj widać. Reszta tej lampy jest tak jak w poprzednim filmie już mówiliśmy. Są tutaj światła do jazdy dziennej, światła długie i światła krótkie. Tak więc lampa ta jest typowo przeznaczona do ciągników marki John Deere, ale też występuje w kombajnach. Jako taką ciekawostkę mogę podać, że seria 20-22. Ta lampa właśnie jest identyczna, więc jakby ktoś chciał sobie upiększyć swój kombajn, no to może zaopatrzyć się w taką lampę. No 14-50. 15,50, 14,70 i 15,70 też pasuje, jest ta sama lampa, no i jeszcze są sieczkarnie, do których pasuje. Także jeśli ktoś by chciał tam sobie inną maszynę, do innej maszyny dołożyć sobie taką lampę, to śmiało będzie pasować. No i kolejną rzeczą, która tutaj jest do poruszenia, po prostu burza komentarzy, na które nie odpowiedziałem, bo po prostu moja cierpliwość jest duża i nie chciałbym na nie odpisywać tam. Chciałbym tu wytłumaczyć delikatnie. Więc tak, te lampy są dopuszczone do ruchu drogowego w Europie. Literka E na lampie oznacza, że produkt posiada homologację ustaloną przez Europejską Komisję Gospodarczą, więc jest on dopuszczony do ruchu drogowego. Śmiało można tą lampę założyć. Nie trzeba totalnie mieć przy sobie żadnej kartki od homologacji i tak dalej. Te niektóre komentarze po prostu mnie pokonywały, gdy je czytałem. Oczywiście policjant, jak się uprze, za wszystko może Wam zabrać dowód, nawet za taką lampę, ale pojedziecie na stację kontroli pojazdów i ta lampa ma atest, który widnieje, jest on tutaj. Także Tomek Wantu wrzuci właśnie informację, jak to wygląda z punktu prawnego, jak odnosi się właśnie to wszystko co do tych lamp. Więc jeśli chcecie, to Wam to przeczytam, bo mam tutaj małą podkładkę. Jeśli dany reflektor spełnia wymogi bezpieczeństwa budowy i eksploatacji urządzeń dopuszczonych przez wspomnianą już Europejską Komisję Gospodarczą, otrzymuje on homologację w postaci kodu składającego się z dużej litery E oraz liczby wskazującej na kraj, w którym reflektor ten został dopuszczony zgodnie z normą ECE. Czyli ten, jak mamy tutaj E9, czyli kraj, w którym jest wystawiona homologacja, są to Czechy. Aby kogoś interesowało, E20 to jest Polska, czyli jeśli to są Czechy, w całej Unii Europejskiej można poruszać się z taką lampą. Zadzwoniłem do pierwszej, lepszej wybranej stacji diagnostycznej, która udziela przeglądów, i udzielono mi takiej informacji, że ta lampa, gdy posiada właśnie ten znak duże E, kolejno za nim cyfrę, jest lampa dopuszczona do ruchu drogowego. Także śmiało można tą lampę montować. Zadzwoniliśmy, sprawdziliśmy to. Myślę, że teraz wielu z Was uwierzy, że naprawdę można tą lampę zamontować w swojej maszynie. Także do następnego odcinka. Cześć!